Cześć, witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak skonfigurować Gear 2. Tak samo podejrzewam jest z Gearem 2 Neo, jeśli chodzi o nasz telewizor i dekoder. Po pierwsze, urządzenie nie jest połączone z telefonem, czyli po prostu tak jakbyśmy telefonu tak naprawdę nie mieli. Klikamy sobie tutaj pilota, konfiguracja TV i dekodera STB. Robimy sobie najpierw TV, wybieramy sobie Samsung. Mamy sobie skierować. Ja nie będę kierował z tego względu, że w tym momencie od razu nam się telewizor wyłączy, ale no, wyłączył się. Włączmy jeszcze raz. W takim razie. I robimy, że OK, działa. I teraz klikamy sobie przyciśnij podgłaśnianie. I podgłaśnia nam się telewizor, no tego nie widzicie, ale podgłaśnia się faktycznie. Czy działa? OK. Konfiguracja gotowa. I teraz wybieramy sobie dekoder STB. Czyli klikamy sobie kanały. A, tu nam się zmieni kanał automatycznie na inny, ale wybierzmy sobie jeszcze raz źródło teraz. Możemy bez problemu z powrotem przełączyć się na HDMI. I teraz wybieramy sobie dodaj urządzenie i robimy sobie, możemy klimatyzator dodać, ale robimy dekoder STB. Robimy Polska, wybieramy sobie naszego jakby providera. Mamy NC+, w moim przypadku, OK. Dotknij przycisk, czy działa? Jeszcze raz dotknijmy, nie. Tak, zadziałał, więc źle kliknąłem, ale klikamy jeszcze raz. Cofnijmy sobie jeszcze raz, żeby nie było. NC+, OK. Wybieramy sobie, włączamy. Zaraz nam się zaświeci ekran, więc działa. Czy działa? Tak. Dotknij. Jeszcze raz dotykamy, czy działa. Włącza nam się menu tutaj, tak jak widzicie w tle. Więc OK, tak działa. I konfiguracja ukończona. I teraz możemy bezpośrednio zmieniać sobie kanał tutaj. Piątkę włączyliśmy sobie, musimy bardziej nakierować na dekoder jednak. Piątkę TTV nam się włącza akurat. No i możemy wybrać sobie poprzedni kanał, czyli akurat to będzie szóstka. I jest włączona. Spokojnie możemy teraz kanały zmieniać sobie za pomocą przycisków tych, a głośność regulujemy, ale to już na telewizorze za pomocą tych przycisków. I to co jest tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem, jest fakt, że żeby wyłączyć jedno i drugie urządzenie, czy też włączyć, wystarczy nacisnąć przycisk Power i teraz tak, u góry mamy telewizor, na dole mamy dekoder. Wyłączamy dekoder, na niego musimy bardziej nakierować, wyłączony i włączamy sobie telewizor i telewizor nam się w tym momencie też wyłączył. Jeszcze raz, teraz włączamy sobie telewizor i włączamy sobie dekoder. Widzicie, że tam się zapaliło. I mamy w tym momencie włączone wszystko, więc za pomocą jednego przycisku tak naprawdę mamy sterowanie od włączania jednego i drugiego urządzenia, więc bardzo fajnie rozwiązane. Z tych dodatkowych opcji no tutaj nic nie ma, możemy dodawać tylko kolejne urządzenia albo zmieniać, no ale jest to rewelacyjne. Przypominam, że czujnik jest, no to kiepsko będzie widać teraz, ale podczerwień jest tutaj dokładnie obok aparatu. No i możemy sobie tak jak w moim przypadku tą ikonę wyciągnąć po prostu na pasek, mamy zawsze do niej dostęp. Jeśli macie pytania, dajcie znać. Trzymajcie się. Dziękuję.